Dzień dobry, witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie na pierwszej debacie telewizji nienieodpowiedzialni.pl. Mam nadzieję, że na dobry początek wszyscy się dobrze słyszymy i wszyscy się dobrze widzimy. Jeśli tak jest, to bardzo proszę o potwierdzenie tego w komentarzach pod tą transmisją, którą Państwo teraz oglądają. Proszę Państwa, te debaty co roku cieszyły się i cieszą się Państwa bardzo dużym zainteresowaniem. Spotykamy się oczywiście na żywo. Spotykaliśmy się przez te lata, spieraliśmy się przy pełnej sali na różne tematy, ważne dla biznesu, dla sektora finansowego, ale też po prostu dla wszystkich, którym odpowiedzialność w życiu społecznym, publicznym leży jakoś na sercu. Dzisiaj na marginesie mówiąc, te tematy, które wydawały się jeszcze kilkanaście tygodni temu trochę niszowe, trochę dla Don Kiszotów, nagle awansowały do pierwszej ligi. To jest na pewno dobry znak w tych dziwnych i trudnych czasach. No teraz osobiście w tak dużym gronie nie możemy się spotykać, ale też nie chcemy tracić z Państwem kontaktu. Dlatego zdecydowaliśmy się na rozwijanie tego cyklu debat w takiej właśnie formie, w takiej formule online i dlatego się widzimy dzisiaj na Facebooku. To jest pierwsza taka próba nasza i mam nadzieję, że z każdym kolejnym wydaniem dokładać będziemy nowe funkcjonalności, będziemy wzbogacać tę formę, jaką chcemy Państwu zaproponować. Przy czym bądźmy szczerzy, mam nadzieję, i zresztą odliczamy czas, jak będziemy się już mogli rzeczywiście spotkać również twarzą w twarz i kawę wypić po prostu. No to kawa na tych konferencjach zawsze była wybitna i mam nadzieję, że tak będzie dalej. Proszę Państwa, ale jedną z zalet takich spotkań jak to dzisiejsze jest to, że możemy się spotkać w dużo większej grupie. I wiem też na pewno, że sięgamy daleko poza granice Polski, poza granice Europy, oglądają nas widzowie również ze Stanów Zjednoczonych, z Kanady, mam nadzieję, że nie tylko. Szczególnie witam tych widzów, którzy w normalnych okolicznościach nie mogliby do nas dołączyć, nie byliby w stanie, dzisiaj są z nami. Mam nadzieję, że Państwo już zostaną i dołączą do tej naszej społeczności dobrych, pożytecznych pomysłów, ale też treści, które publikujemy. Proszę Państwa, pierwsze nasze spotkanie w tym cyklu będzie się odbywało wokół tezy, którą dzisiaj zaproponowaliśmy. Ta teza brzmi, że świat po zarazie będzie lepszy. Nie precyzujemy, czy w jakim aspekcie mówimy o tym lepszym świecie. Tutaj jest pełna dowolność dla uczestników. Ale w całym tym zalewie informacji, który mamy wokół pandemii, można bez jakiegoś większego wysiłku intelektualnego wygenerować dwie grupy, takie dwa obozy. Jedna opcja to jest zresztą wsparta oczywiście badaniami, autorytetami, specjalistami, owszem. I to jest opcja, która mówi, że będziemy żyć w świecie gorszym, ze zwiększonymi nierównościami społecznymi, w świecie brutalniejszym po prostu. No, nic w tym dobrego nie będzie, jak poddanym populizmowi i w pewnym sensie połamanym biedą. To jest ta pierwsza opcja, ta pierwsza grupa. Ale jeszcze druga grupa, frakcja przeciwna, tak to nazwijmy, która widzi w tym wywróceniu stolika szansę na poukładanie tego świata, na poukładanie lepiej, na zrewidowanie tego wszystkiego, do czego się już przyzwyczailiśmy i być może trochę się na ten temat rozleniwiliśmy. Każdy więc, kto uważnie czyta aktualności, jest naprawdę rozdarty, bo jednego dnia przyszłość wydaje się być jakąś czarną dziurą, a drugiego z kolei wygląda, no co prawda tajemniczo, ale jednak fascynująco, trochę jak lądowanie na Księżycu, nie wiadomo jak to będzie. No my też nie wiemy jak się ten lot skończy, ale dzisiaj spróbujemy pogrupować te argumenty jednej i drugiej strony, ale też zapytać Państwa, co Państwo na ten temat sądzicie. Do tej debaty dzisiaj zaprosiliśmy wybitnych specjalistów, ludzi o bardzo szerokim horyzoncie patrzenia na sprawy wokół nas, na sprawy publiczne. I tak jak w debacie, w naszej debacie, wzorowanej trochę na wzorcach oksfordzkich, uczestnicy mają zadanie nie tyle podzielić się swoimi opiniami na ten temat, o ile znaleźć argumenty, które przemawiają za tą stroną, którą dzisiaj będą reprezentować. Zresztą w tej chwili już uruchamiamy głosowanie, to myślę, że zajmie nie więcej niż 5 sekund. I przez pierwsze 10 minut naszego spotkania będziemy czekać na Państwa głosy. Zobaczymy, czy jesteście raczej po stronie optymistów, czy raczej po stronie pesymistów. Potem pod koniec debaty uruchomimy głosowanie ponownie. Będziemy porównywać, jaka jest zmiana
jaka jest zmiana Państwa nastawienia. Szanowni Państwo, całość tej transmisji jest przygotowana i realizowana przez Jacka Malinowskiego i Piotra Zygiera z ANG Spółdzielni. Bardzo dziękujemy za wsparcie. A organizatorem dzisiejszego spotkania jest projekt nienieodpowiedzialni.pl. I tu pozwólcie Państwo na dosłownie kilka zdań. Ten projekt społeczny to projekt o charakterze filozoficzno-biznesowym. Takie dwa na pozór nieprzystające do siebie pojęcia jednak się gdzieś spotykają. Ten projekt swoje źródła ma w branży finansowej, ale z biegiem lat ta inicjatywa się rozwinęła i dzisiaj jest naprawdę obecna w bardzo wielu środowiskach, nie tylko biznesowych, ale także pozarządowych, akademickich. Celem tego projektu jest uwrażliwianie biznesu, ale także obywateli, także mieszkańców na różne wymiary naszej odpowiedzialności. Ludzie skupieni wokół tej inicjatywy nieodpowiedzialni szukają rozwiązań, które sprawiają, że biznes i życie są po prostu bardziej zrównoważone. Debata jest właśnie częścią tej misji. I już do meritum przedstawiam Państwu naszych dzisiejszych znakomitych mówców. Trzy osoby po jednej stronie za tezą, trzy osoby po stronie przeciwnej. Teza brzmi, że świat po zarazie będzie lepszy. Najpierw przedstawiamy mówców. Za tezą jako pierwsza będzie mówić pani Dominika Bettman, ekonomistka, menadżer, prezes Siemens Polska i prezes Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Dzień dobry pani Dominiko. Dzień dobry, witam. Przeciwko tezie jako pierwszy będzie mówił pan Paweł Golik, który jest dyrektorem Instytutu Genetyki i Biotechnologii Uniwersytetu Warszawskiego, a także przewodniczącym Rady Upowszechniania Nauki. Dzień dobry profesorze. Profesor Paweł Golik, ale jest z nami na pewno, być może gdzieś... Tak, jestem, witam Państwa serdecznie. Witam, witam. Za tezą również, ale jako druga będzie mówić Aleksandra Przegalińska, filozof, futurolog Akademii Leona Koźmińskiego i MIT, zajmuje się sztuczną inteligencją. Dzień dobry, pani profesor. Dzień dobry. Jako drugi przeciw tezie przed Państwem dzisiaj online'owo wystąpi profesor Mirosław Grewiński, socjolog, politolog, profesor Wyższej Szkoły Pedagogicznej imienia Janusza Korczaka w Warszawie, a także prezes Zarządu Głównego Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, jeśli się nic nie zmieniło. Dzień dobry profesorze. I jako trzecia osoba za tezą, a Zuzanna Skalska, analityk trendów innowacji 360 Inspiration i wykładowca wielu uczelni na świecie. Dzień dobry. Dzień dobry, Zuzanna. Witam serdecznie, witam. Last but not least, przeciwko tezie, jako trzeci wypowiadać się będzie pan Piotr Felkel, przedsiębiorca, mecenas projektów kulturalnych, edukacyjnych, a także założyciel grupy Vox i współzałożyciel znanego wszystkim Państwu na pewno Uniwersytetu SWPS. Dzień dobry pan. Dzień dobry, miło mi bardzo. Całej tej naszej dyskusji, jak zwykle i w tej wersji na żywo, osobistej i w wersji online'owej, przysłuchiwać się będzie loża mędrców, która może zadawać pytania, dzielić się własnymi uwagami, a pod koniec tego spotkania spróbuję podsumować tę naszą debatę, a w loży zasiadają profesor Magdalena Fikus, profesor nauk biologicznych, propagatorka i popularyzatorka nauki, członek Rady Upowszechniania Nauki i współtwórca Festiwalu Nauki. Dzień dobry pani profesor. Dzień dobry. I pan profesor Piotr Płoszajski, profesor SGH, wykładowca, speaker na kilkudziesięciu uniwersytetach i centrach badawczych w Europie, Stanach Zjednoczonych, Japonii, cały świat. Dzień dobry profesorze. Zaczynamy w takim razie. Każdy z Państwa ma 6 minut na swoje wystąpienie. Potem już luźniejsza dyskusja z pytaniami od naszych widzów. Również można dołączać do nas poprzez link, który zaraz opublikujemy, żeby zadać pytanie, czy się wypowiedzieć również, nie tylko pisząc, ale również z dźwiękiem i z obrazkiem. Teraz będziemy tę możliwość tłumaczyć. Rozpoczynamy w takim razie. Pierwsza mówczyni po stronie propozycji naszej dzisiejszej tezy, czyli osoby, która uważa, że świat po zarazie będzie lepszy. Pani Dominika Bettman. Bardzo proszę. Mamy 6 minut na to wystąpienie. Czy pani Dominika nas słyszy? Zdaje się, że pani Dominika przez krótką chwilę jest... prawdopodobnie kłopoty z internetem, a to dajmy jeszcze 5 sekund, może się uda. Pani Dominiko, czy pani nas słyszy? To są, proszę państwa, uroki transmisji na żywo w dużych składach, ale wykażmy odrobinę cierpliwości. Być może pani Dominika za chwilę się pojawi jeszcze.
ale jeśli nie, no to podejmijmy tę decyzję. Aleksandra Przegalińska. Pani Aleksandro, pani może wystąpić jako pierwsza, a z panią Dominiką będziemy się próbowali jeszcze łączyć, tak? No mogę spróbować. Możemy dokonać tej rewolucyjnej zmiany. Ale chyba coś tam zadrgnęło. O, jest. Właśnie widzę, że drga, drga. No jest właśnie, drga. Proszę państwa, dokładnie w momencie, kiedy mnie pan przedstawił, no to jest po prostu, to jest ten lepszy świat. To jest ten lepszy świat. W tym momencie się skończyło, przerwało połączenie. Ale już a jest więc, dobrze, już jest dobrze. Już jest dobrze. Czuwamy nad tym, to jest transmisja, to jest audycja live, więc wszyscy są przyzwyczajeni do tego, że różne niespodzianki wszyscy mogą się wydarzyć. Pani Dominiko, ma tak pani jest. 6 minut na to, żeby nas przekonać, że świat jednak będzie lepszy i nie będzie się rwał, tak jak pani transmisja. Tak jest. Więc przede wszystkim świat po zarazie będzie lepszy, jestem za i buduję ten lepszy świat, wierzę w ten lepszy świat i wierzę również, że wszyscy państwo jesteście w to zaangażowani. Proponuję przede wszystkim, ponieważ świat nie jest jednorodny, więc proponuję przede wszystkim myśleć o świecie z naszego kręgu cywilizacyjnego, czyli cywilizacji zachodniej, bo mamy właściwie różne światy, mamy też światy niedemokratyczne i autorytarne i myślę, że tę dyskusję warto ograniczyć do tego świata naszej cywilizacji. Poza tym myślę, że warto pominąć ten wątek efektu krótkookresowego, czyli gwałtownego załamania ekonomicznego, które niewątpliwie następuje, a bardziej skupić się na tych długofalowych gospodarczych, technologicznych i społecznych. Dlaczego uważam, że świat będzie lepszy? Będzie lepszy, bo będzie zdrowszy. Przeżywamy bezprecedensowe zainteresowanie higieną i zwrócenie uwagi na ochronę zdrowia. Przewiduję, że to się przełoży przede wszystkim na większe skupienie rządów, organizacji międzynarodowych, na służby badawcze, podejmy wysiłki, aby odpowiednie środki, które pozwalają walczyć z koronawirusem, stały się jak najszybciej dostępne i ja myślę, że to przyspieszenie, które tutaj się odbywa, ono jest absolutnie bezprecedensowe. Będzie się także dalej rozwijała profilaktyka zdrowotna, badania genetyczne, wszystko to, co ma na celu wczesne wykrywanie chorób, to jest właśnie ta lekcja z tego pierwszego etapu koronawirusa. Dalej z punktu widzenia firm, organizacji, instytucji, świat będzie bezpieczniejszy i lepiej przygotowany do radzenia sobie z czarnymi łabędziami. Do tej pory wszystkie tak zwane plany awaryjne czy plany działań zespołów kryzysowych trzymało się w szufladzie, a teraz stają się one nieodłącznym elementem. I to jest zjawisko, które do tej pory nigdy w takiej skali nie miało miejsca. Uważam, że skorzysta na tym zarówno administracja publiczna, jak i wszelkie służby epidemiologiczne, policja, wojsko, wszyscy ci, którzy takimi planami się posługują, ale także ci właśnie, którzy do tej pory takimi planami się nie posługiwali. Uważam też, że świat będzie lepszy, dlatego że będzie znacznie bardziej zaawansowany technologicznie. Wirus uświadomił potrzebę, ogromną potrzebę przyspieszenia cyfryzacji. I właściwie można powiedzieć, że to ma miejsce we wszystkich obszarach. Byliśmy w pewnym sensie w blokach startowych, byliśmy gotowi, pewne rozwiązania, pomysły, aplikacje, narzędzia, one właściwie były wszędzie. I to dotyczy i zarządzania, i komunikacji, medycyny, produkcji, obsługi klientów, nadto ludzie z różnych powodów, także i dlatego, że obawialiśmy się ich używania, także i dlatego, że działamy w naturalny sposób, nawykowo, na zachowanie status quo, a tymczasem sięgnięcie po te wszystkie narzędzia wymaga pewnej odwagi, wymaga także i niejednokrotnie przełamania stereotypów. I to wszystko, co w tym moim świecie przemysłowym fantastycznie funkcjonuje, przemysłowy internet rzeczy, sztuczna inteligencja, cyfrowy bliźniak, w tej chwili jest na to ogromne zapotrzebowanie. Klienci o to pytają. Furoro robi wszystko, co mobilne, wszystko, co contactless. Świat będzie lepszy dlatego, że
i to jest moja głęboka wiara, będzie bardziej oparty na wartościach. Liczę na to, że to napompowanie współczesnego świata, ekonomii, nieustannym dążeniem do wzrostu, do zysku, że z tego właśnie wyciągniemy teraz lekcje i że tak naprawdę ten paradygmat się zawali. Zdrowie i życie wymieniane jest przez wszystkich w tej chwili na pierwszym miejscu i pojawiają się także inne wartości, jak odwaga, jak odpowiedzialność. Pojawia się to ogromne dążenie młodych do tego, żeby skupiać się wokół tych organizacji, tych przedsięwzięć, tych firm, gdzie tak naprawdę jest ten wyższy cel, gdzie on jest niekwestionowany i gdzie po prostu czuje się sens codziennej pracy. I to jest właśnie ta moja ogromna nadzieja na to, że te wartości utrwalą się, że one po prostu pozostaną w DNA instytucji, firm, organizacji i że to będzie trwało. Wreszcie świat będzie bardziej zrównoważony i bardziej empatyczny. Bardziej zrównoważony, bo coraz lepiej rozumiemy to, że żeby zwalczyć kryzys, to trzeba uświadomić sobie wartość środowiska, zdrowego powietrza, a także wpływu zmian klimatycznych na nasze życie. I tutaj jest kolejna ogromna fala działań, które łączą wyjście z kryzysu właśnie ze zrównoważonym rozwojem, które mówią, to właśnie zrównoważony rozwój, zrównoważona gospodarka, to właśnie działanie wspólnot międzynarodowych w oparciu o założenia zrównoważonego rozwoju są w stanie przygotować nas lepiej do radzenia sobie z następstwami kryzysu. I wreszcie świat będzie bardziej empatyczny i bardziej solidarny. Już ostatnie zdanie, pani Dominiko. Czas zamknięcia wyzwala w nas niesamowite pokłady współczucia i empatii. Oby te pokłady nam towarzyszyły także i po kryzysie. Jestem o tym przekonana, że tak będzie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, Dominika Bettman. Proszę Państwa, jeszcze gwoli wyjaśnienia i ścisłości wszystkim, którzy nas oglądają, chciałbym powiedzieć, że taki oto dźwięk, bardzo dyskretny i nie wywołujący żadnych nerwowych reakcji, oznacza, że jesteśmy w połowie wypowiedzi, a taki, że mamy 30 sekund do końca. To oznaczają te dźwięki, które Państwo gdzieś tam w tle słyszą. Jako pierwszy przeciwko tej tezie, czyli sprzeciwiający się temu, że świat będzie lepszy, pan profesor Paweł Golik, Instytut Genetyki i Biotechnologii UW. Panie profesorze, 6 minut. Proszę Państwa, z punktu widzenia biologa w ogóle mówienie o tej epidemii jako o czymś, co przewraca stolik, czy też w jakiś radykalny sposób zmienia reguły gry, no jest mocno przesadzone. Wpływ populacyjny tej epidemii na ludzkość jest minimalny. Trzeba by się w związku z tym zastanowić nad wszelkimi innymi efektami i nad tym, co musiałoby się stać, żeby świat mógł być lepszym miejscem. I tu już pojawiło się to, choć w moim zdaniem nazbyt optymistycznym wątku, mianowicie tym, o czym nieustannie musimy myśleć, jest katastrofa klimatyczna, co do której nie możemy nawet mówić o jej uniknięciu, bo już jej nie uniknęliśmy. Ona już się dzieje, proszę Państwa, i majowe przymrozki są elementem globalnych zmian klimatycznych, są przez nie przewidywane. A tymczasem cały czas myślimy o tym, jak najszybciej po epidemii wyjść z recesji, powrócić do wzrostu. Kiedy ekonomia odbije się od dna? Kiedy będzie można wrócić do status quo? W Chinach handel dzikimi zwierzętami na tych tak zwanych mokrych targowiskach, z których wirus się przeniósł na resztę świata, już powraca do normy, już znowu można kupić łuskowca czy nietoperza jako przysmak dla tamtejszych elit. I dopóki radykalnie nie zmienimy podejścia do środowiska, do klimatu, to nasze dni będą i nasze lata będą coraz gorsze. Każdy kolejny rok będzie bił kolejne rekordy ekstremów klimatycznych, aż zaczniemy coraz bardziej odczuwać ich skutki. Świat po epidemii będzie światem ze spalonymi mokradłami biebrzańskimi, z
w znacznej części wyciętą Puszczą Białowieską, z wycinaną Puszczą Amazońską i tak dalej. To wszystko się niestety nie zmieni. A o tym, że to się nie zmieni, to świadczy też choćby i to, że moja przedmówczyni zechciała ograniczyć dyskusję do wygodnie naszego zachodniego kręgu kulturowego. Proszę Państwa, jesteśmy stadem małp, które ledwie co wyszło z sawanny, uczepionych kawałka skały, który mknie z prędkością 100 tysięcy kilometrów na godzinę przez zimny kosmos. Do tego robimy wszystko, aby ten kawałek skały przestał nadawać się do zamieszkania. I w tym momencie zastanawianie się, do którego kawałka tej skały czujemy bliższy związek, a do którego dalszy, jest absurdalne i nie pozwoli nam w żaden sposób tejże idącej coraz większymi krokami globalnej katastrofy zmienić. Katastrofa jest globalna, a empatia jest lokalna. Możemy ją czuć wobec naszych sąsiadów, choć lekarze, którym ktoś pomazał sprayem samochody, mogą mieć na ten temat nieco inne zdanie. Ale już na przykład są głosy obwiniające o epidemię, czy to Chiny, czy to ten kraj, czy to kogokolwiek innego. No to ja pytam w tym momencie, gdzie jest ta empatia? Nadzieje, które się na początku tej epidemii pojawiły, że być może dzięki niej wróci na swoje miejsce rola nauki, rola ekspertów, że zamiast fake newsów zaczniemy znowu słuchać uczonych, którzy mają tutaj coś do powiedzenia, no to niestety rzeczywistość po dwóch niecałych miesiącach kwarantanny bardzo mocno to zweryfikowała. W tym cyfrowym świecie, którego nadejścia Państwo tutaj tak wszyscy z utęsknieniem wyczekują, przynajmniej ci, którzy są po tej stronie optymistycznej, znowu wróciły na swoje miejsce teorie spiskowe, znowu są filmy z fałszywych pseudoekspertów rozpuszczających różne przedziwne pogłoski na temat tego, czym epidemia jest, skąd mogła się wziąć. Znów podnoszą swoje głosy antyszczepionkowcy, którzy mówią o tym, że nawet jeżeli pojawi się szczepionka na wirusa SARS-CoV-2, który ową epidemię wywołał, to oni w żadnym wypadku z tej szczepionki nie skorzystają, a są to celebryci, których słuchają setki tysięcy osób więcej niż ekspertów. Czyli mamy tak naprawdę plus ça change, plus c'est la même chose. Im bardziej się to zmienia, im bardziej jesteśmy w tej samej sytuacji. A proszę Państwa, ta sama sytuacja to nie jest stan stacjonarny, to jest toczenie się w dół ku przepaści, którą widać już coraz bliżej w zmianach klimatycznych, w klęskach żywiołowych, w niepokojach, wojnach, milionach ludzi wygnanych przez zmiany klimatyczne i przez wojny i szukających ratunku w innych krajach. To wszystko się nie zmieniło, nie zmieni się i wirus, którego wpływ na populację ma tak naprawdę charakter promilowy, naprawdę niewiele tutaj nam pomoże. I to w zasadzie wszystko. Dziękuję Państwu. Dziękuję bardzo pan profesor Paweł Golik. Być może rzeczywiście jesteśmy stadem małp na skalę, ale akurat takim stadem małp, które potrafi głosować. I to stado, które nas teraz ogląda, zagłosowało istotnie. Być może Państwo tego nie widzą, ale w takim razie o tym powiem tutaj. 54% teraz w tych pierwszych 10 minutach naszej publiczności, 54% odpowiedziało się za tezą. Prosta matematyka wskazuje, że 46 opowiedziało się przeciwko tej tezie. No, na razie głosowanie zamknęliśmy, zobaczymy jak ono będzie wyglądać po zakończeniu naszej dyskusji, a zaczęła się już dość ostro i to Państwo pewnie słyszą. Jako druga za tezą będzie mówić profesor Aleksandra Przegalińska. 6 minut, zapraszamy. Ja zawsze po optymistycznej stronie mocy. Natomiast tutaj oczywiście nie sposób gdzieś tam nie odnieść się do uwag, które przed chwilą padły. Ja się zgadzam, że rzeczywiście jeśli chodzi o takie uderzenie tego koronawirusa, to tutaj mamy
do czynienia z jakimś profilem, promilem, przepraszam, który odczuje to jako jakieś takie egzystencjalne rzeczywiście zagrożenie. Natomiast jeśli chodzi o kwestie społeczne, przemodelowanie społeczeństwa, do którego doprowadza no, dyskurs o pandemii koronawirusa, to tutaj mamy zdecydowanie sytuację znacznie poważniejszą i niewątpliwie globalną i też mamy taką sytuację, która w zasadzie dotyczy każdego i każdej z nas. I ja muszę powiedzieć, że wydaje mi się, że bardzo łatwo jest zresztą w wielu dziedzinach snuć jakieś tam apokaliptyczne wizje. Też pracując w sztucznej inteligencji raczej stykam się z takim dyskursem bardziej, no powiedziałabym, defetystyczno-dystopijnym, a rzadziej z takim, który byłby techno-optymistyczny i mimo, że wydaje mi się, że ta strona optymistyczna jest fajna, to ona jest też trudna do obsługi. Z bardzo pozytywnych rzeczy, o których ja bym chciała powiedzieć, które mi się wydaje, że się zdarzyły, to pierwsza, którą chciałabym podkreślić, jest następująca. To znaczy mamy do czynienia z jakimś egzystencjalnym lękiem, tak, o nasze takie biologiczne życie, które się no, rozprzestrzenił po całym świecie, a jednak on skłonił ludzi do refleksji. To znaczy to, co ja obserwuję wokół, to jest szereg dyskusji, szereg rozmów, zarówno ekspertów, jak i nieekspertów, na temat tego, co się będzie dalej działo w ich życiu, jak ono ma dalej przebiegać, na jakim planie oni będą realizować sobie rekreację, rozrywkę, na jakim planie będą pracować, ale także takich naprawdę, powiedziałabym, bardzo ważnych rozrachunków z samym sobą, czyli ile wydaję, ile konsumuję, jak dużo podróżuję, co mogę w tej sprawie zrobić, żeby to się zmieniło. Jakieś takie naoczne obserwowanie własnego życia właśnie przez pryzmat tego, że ograniczenie potrzeb wcale nie powoduje, że moje życie jakoś się mocno pogarsza. Zrobiłabym taki mały zoom do życia prywatnego właśnie wielu osób, z którymi rozmawiam, które twierdzą, że ta wymuszona transformacja cyfrowa, które przeszły, oczywiście one mają przywilej pracy zdalnej, nie każdy ma ten przywilej, ale część z nas rzeczywiście skorzystała z tej możliwości i pracuje zdalnie, pokazała im, że mogą oszczędzać czas, niekoniecznie stać w korkach, że ich życie bardziej się porządkuje, że ta struktura tego życia ma jakiś taki lepszy charakter, że odkrywają narzędzia cyfrowe, o których nie wiedzieli albo które od siebie odpychali, które pozwalają pracować w sposób nawet efektywniejszy. Ja również to odkryłam w ciągu ostatniego miesiąca ze swoimi studentami, że całkiem fajnie nam się w wielu formatach zdalnych pracuje i chciałabym, żeby one zostały. To znaczy, jak to się skończy, to chciałabym, żebyśmy przynajmniej częściowo nadal korzystali z tego, czego się nauczyliśmy w ciągu tego miesiąca, w takim mega dużym przyspieszeniu. Pamiętam rozmowy z masą ludzi na temat tego, że cyfryzacja jest niezbędna i odsuwanie tej cyfryzacji na świętego nigdy. Otóż teraz stał się taki moment, w którym ona jest nieodzowna i rzeczywiście wydaje mi się, że masa osób z tego skorzystała, a i środowisko też skorzystało. Więc to jest taka jedna rzecz, która dosyć moim zdaniem jest istotna, ale jest też inna. Ja właśnie tutaj może z racji swojej profesji chciałabym tutaj do tego planu technologicznego wrócić, ponieważ w mojej dziedzinie w sztucznej inteligencji ogólnie dyskurs toczył się w ostatnich latach przede wszystkim na temat tego, jak sztuczna inteligencja czy inne narzędzia wysokotechnologiczne mogą pomagać ciąć koszty, jak mogą optymalizować biznesy, jak mogą sprawić, że no, gdzieś tam część ludzi zostanie zdemobilizowana, a w ich miejsce technologia zacznie pracować w sposób super efektywny. Teraz raczej mówi się o tym, że sztuczna inteligencja to jest narzędzie zarówno walki ze zmianami klimatycznymi, które może być bardzo skuteczne, to było wcześniej wołanie na puszczy, ale też mówi się dużo o rzeczywiście dobrosprawczych inwestycjach z zakresu sztucznej inteligencji zastosowanej w medycynie. Tego wcześniej nie było, to też było coś, co było absolutnie odsuwane. Ilość startupów medycznych, ilość inicjatyw, która teraz jest, rzeczywiście jest w pozytywny sposób porażająca. Tego widzę ogromnie dużo wokół siebie. Widzę, że po prostu mówimy o takich najważniejszych technologiach jako technologiach dobrosprawczych, a niekoniecznie jako technologiach, na których mają bogacić się jakieś wąskie elity, albo które mają coś tam optymalizować w takim stricte biznesowym sensie. I to jest dla mnie też bardzo, bardzo ważna rzecz, która się w tej chwili stała, przesunięcie tej debaty. Chcemy rozmawiać o sztucznej inteligencji, o nowych technologiach tylko w kontekście sustainability, tak? Czyli zrównoważonego rozwoju albo przede wszystkim w jego kontekście i w kontekście ochrony zdrowia. I to jest dla mnie bardzo, bardzo ważne. Chciałabym więcej widzieć tego w przyszłości. I ostatnia rzecz, o której chciałabym powiedzieć, to jest ilość oddolnych inicjatyw, które ja obserwuję. To się troszeczkę wiąże z tym moim pierwszym zdaniem, które powiedziałam, że
ten strach egzystencjalny nie sprawił, że zaczęliśmy gdzieś biec w owczym pędzie, tylko bardzo wzmógł jakąś taką aktywną postawę bardzo wielu ludzi, których znam, którzy wcześniej byli troszeczkę społecznie uśpieni, to znaczy nagle masa znajomych zaczęła szyć przyłbice, czy przygotowywać jakieś maski DIY, tak, typu do it yourself. Inicjatywy na rzecz zbudowania prostych i tanich respiratorów, które na całym świecie w tej chwili obserwujemy. Wszystkie te COVID challenges, tak, czyli wszystkie inicjatywy na całym świecie zrzeszające masę ludzi, którzy nie są koniecznie ekspertami w danej dziedzinie, ale chcą przyczynić się do tego, żeby po pierwsze jakoś walczyć z tą pandemią, ale po drugie lepiej ją zrozumieć, czy modelować ją w jakiś sposób. Tutaj wystarczy sięgnąć do takiej platformy data science'owej Kaggle, tam masa informatyków, data scientistów pracuje zupełnie za darmo, żeby w tym projekcie pomóc. I to mam wrażenie, że jest potencjał bardzo pozytywny, który się uwolnił, takiego właśnie współpracującego społeczeństwa. I oczywiście zgadzam się tutaj, że to może być, powiem ostatnie zdanie, ograniczone do pewnej, jakby pewnego obszaru cywilizacyjnego, tym niemniej wydaje mi się, że jest to coś, co jest naprawdę bardzo, bardzo ważne do podniesienia. Dzięki. Dziękuję bardzo. No teraz po stronie przeciwnej chcę Państwa zapewnić, że to wyłącznie przypadek sprawił, że po jednej tej optymistycznej stronie siedzą same panie, a po stronie przeciwnej sami panowie. Przypadek, proszę... nie sądzę. A, właśnie, freudowski przypadek, ale nie, zapewniam panią profesor, że to jest po prostu przypadek. Tak się czasami dzieje. Pan profesor Mirosław Grewiński po drugiej stronie będzie stał, czyli jest przeciwny tej tezie. Uważa, że świat lepszy nie będzie. Bardzo proszę, 6 minut. Bardzo dziękuję za zaproszenie i bardzo mi miło, że mogę w takim towarzystwie miłym dyskutować. Proszę Państwa, kilka prowokacyjnych tez, może nadto prowokacyjnych, ale ja uważam, że trzeba stawiać mocno niektóre argumenty. Po pierwsze, świat nie będzie lepszy, ponieważ będziemy obserwowali absolutny kryzys zaufania. I to na każdym poziomie. Będziemy obserwowali kryzys zaufania na poziomie globalnym pomiędzy dwoma głównymi mocarstwami, Stanami Zjednoczonymi, Chinami, ale także innymi państwami, które się liczą w grze, bo to już widać w tej chwili. Będziemy obserwowali kryzys zaufania do organizacji międzynarodowych, patrz na przykład dzisiaj ataki na WHO i inne agendy ONZ. Wreszcie będziemy mieli kryzys zaufania na poziomie europejskim, Europa będzie coraz słabsza, a będą rosły interesy narodowe właśnie ze względu na tą pandemię. No i wreszcie, proszę Państwa, już to obserwujemy, będziemy obserwowali kryzys zaufania obywateli do państwa i także obywateli do obywateli, bo na końcu dnia w społecznościach lokalnych również widzimy takie strategie, no, dzisiaj reakcji na tą pandemię. Więc teza pierwsza, kryzys zaufania. Teza druga, może się okazać, że ten kryzys zaufania przemieni się w kryzys demokracji w ogóle. Ja się cieszę, że pani Dominika zwróciła uwagę na nasz krąg cywilizacyjny, ale w naszym kręgu cywilizacyjnym mamy również coraz częściej populistów przy władzy i mamy kryzys demokracji w niektórych państwach bez pandemii, więc ta pandemia, która jest podsiana jeszcze taką, bym powiedział, medialną osłoną strachu, prawda, lęków i tak dalej, może powodować, że będziemy obserwowali kryzys demokracji w ogóle w państwach, które wydawałoby się są państwami demokratycznymi, cywilizowanymi, w naszym kręgu kulturowym i tak dalej. Zresztą daleko nie trzeba szukać w Europie Środkowo-Wschodniej. Są co najmniej dwa państwa, jeśli nie więcej, prawda, i to unijne, które zachowują się bardzo dziwacznie ostatnio. Wreszcie, proszę Państwa, teza trzecia. Ta pandemia może spowodować właśnie ten kryzys demokracji, powrót do silnych państw narodowych. Jeśli wiele światłych osób i świadomych osób jest zazwyczaj ustawionych kosmopolitycznie i otwarcie do świata, to ja uważam, że dzisiaj kryzys właśnie wartości będzie wokół Unii Europejskiej, wokół Rady Europy, wokół w ogóle instytucji i organizacji międzynarodowych i będzie powrót do silnych państw, ponieważ jest takie zapotrzebowanie na silne przywództwo. To silne przywództwo może być wykorzystane znowu poprzez populistów właśnie do tego, aby redefiniować państwa, także państwa w zakresie tych państw opiekuńczych, prawda, pewnych cięć socjalnych, które będą konieczne i tak dalej. No oczywiście czwarta teza, bardzo istotna, to jest kryzys gospodarczy. Proszę Państwa, my będziemy obserwowali ogromny kryzys gospodarczy. Pani Dominika nam tutaj roztacza taką romantyczną wizję, prawda, jak to będziemy lepsi, zrównoważony rozwój i tak dalej, ja się z tym nie zgadzam. Wtedy, kiedy przyjdzie kryzys gospodarczy, to ludzie zobaczą, że nie mają pracy, zobaczą, że nie mają dochodów. Nastąpi, proszę Państwa, wiele konfliktów na tym tle, w związku z tym ja uważam, że słabsza gospodarka, upadek firm
Także upadek, słuchajcie Państwo, bardzo ważnych no jednak wpływów podatkowych, prawda, do budżetu państwa, będzie oznaczało cięcia socjalne, będzie oznaczało to, że będziemy zadłużali się jako państwo i tak dalej, i tak dalej. Piąta teza, no, kiedy mamy kryzys gospodarczy, najczęściej pojawia się bezrobocie. A kiedy się pojawia bezrobocie, to rośnie ubóstwo, pauperyzacja rośnie, wreszcie rośnie rozwarstwienie społeczne, a przypomnę, że największym właśnie problemem jest rozwarstwienie społeczne, bo jak całe społeczeństwo jest ubogie, to jest pół biedy. Natomiast jak mamy ludzi, którzy będą się bogacić na tym kryzysie, a takich będziemy mieli, bo już mamy, i będziemy mieli ludzi, którzy będą tracić, to to rozwarstwienie społeczne może prowadzić do istotnych konfliktów społecznych, a nawet w skrajnych przypadkach no, do poważnych ruchów, które mogą być zagrożeniem również dla państw i dla demokracji. Wreszcie, proszę Państwa, to rozwarstwienie społeczne może się przełożyć na tak zwane zachowania indywidualistyczne, strategie rodzinne. Ja sądzę, że coraz mniej będzie kolektywnych działań, a może być tak, że będziemy chronili siebie i swoje najbliższe otoczenie, najbliższą rodzinę. A zatem może się okazać, że nawet ludzie, którzy dzisiaj są otwarci na pomoc, mają tę empatię rozwiniętą i lubią te relacje, może się okazać, że będą jednak żyli poprzez stereotypy, uprzedzenia, będą coraz bardziej bojaźliwi i coraz bardziej niepewni. No i wreszcie trzy ostatnie tezy, żeby nie przedłużać. To jest kwestia depresji i stresu, który będzie nam towarzyszył, dlatego że ludzie będą tracić za chwilę, już tracą biznesy, a umówmy się, ta tarcza pierwsza, druga i trzecia niewiele tutaj pomoże. Oczywiście pomoże w jakimś aspekcie, ale na pewno będą tacy, którzy stracą na tym bardzo dużo. Chociażby takie branże jak turystyka, ale inne też branże związane z kulturą, prawda? To wszystko dzisiaj widzimy, jak legnie, jak będzie w gruzy legnęło. I sądzę, że ten wzrost depresji i stresu może powodować też skutki związane z przemocą, z chorobami, z nowymi patologiami społecznymi i tak dalej. Wcale nie jestem taki przekonany, to co mówiły na mojej przedmówczynie, że oto praca online, edukacja online wykorzystująca technologię będzie taka dobra, dlatego że uważam, że właśnie będzie głód relacji, zwykłych relacji, kapitał relacyjny to jest najważniejszy kapitał dzisiaj, o czym piszą socjologowie i psycholodzy społeczni. Ja myślę, że jak nie będzie tych relacji, a internet nie zastąpi prawdziwych relacji, internet może być uzupełnieniem tych relacji, natomiast nie zastąpi, więc ja uważam, że będzie to pogłębiało dalej kryzys pewnych społeczności lokalnych i tak dalej. I na koniec, to pamiętajmy, proszę Państwa, co się wydarzyło w latach 20., mianowicie wielki kryzys gospodarczy, który przed nami, parę lat później spowodował jednak wojnę światową. Stawiam prowokacyjnie takie pytanie, ja mam nadzieję, że takiej wojny nie będzie, ale gdyby te wszystkie procesy, o których mówię i tezy, które prowokacyjnie stawiam, sprawdziły się, to być może będzie rozwiązaniem jakiś konflikt zbrojny, regionalny, a nie daj Boże światowy, który spowoduje, że ta pandemia i kryzys gospodarczy przede wszystkim, który przed nami, to spowoduje jakieś skrajne reakcje. Dziękuję. Bardzo dziękuję i bardzo precyzyjnie, profesorze. Chciałbym Państwu jeszcze tylko powiedzieć, że po tym jak już będziemy po wszystkich głównych wystąpieniach, Państwo również mogą wziąć udział w tej dyskusji i również nie tylko pisząc komentarze na Facebooku, do czego zachęcam, bo za chwilę te pytania będziemy od Państwa próbowali wykorzystywać, więc jeśli ktokolwiek ma chęć zadania pytania, właśnie wpisując je w komentarz, to bardzo proszę, ale można też dołączyć do nas przez link, który za chwilę opublikujemy w tych komentarzach właśnie, dołączyć jako uczestnik po prostu, będzie można powiedzieć albo zadać pytanie, albo wypowiedzieć się i w obrazku, i w dźwięku. Zachęcamy, już teraz mamy 16 osób wśród tych, które skorzystały z tej naszej listy oczekujących. Jeszcze nie do końca rozumiem, czy to te wszystkie osoby, które chcą się wypowiedzieć. Widzę tu Ewę Sowińską, widzę Grażynę Cieślak, Iwonę Kamińską, Agnieszkę Łukasiak, jeszcze wiele innych osób. Więc to jest ta grupa, która potencjalnie zgłasza się do tego, żeby zaistnieć tutaj i powiedzieć, podzielić się własnymi refleksjami na forum publicznym, również z dźwiękiem i z obrazem. Ale przed nami wystąpienia jeszcze mówców głównych po stronie optymistów czy optymistek, w tym wypadku Zuzanna Skalska. 6 minut, bardzo proszę. Szanowni Państwo, wypowiedź mojego kolegi, która była przed, była typową wypowiedzią białego mężczyzny, który górował nad nami przez ostatnie bardzo długie dekady. Więc proszę Państwa, tam gdzie dym, tam również i ogień, i chciałabym zacząć od tego, że końców było wiele. Zaczynawszy od biblijnej wieży Babel,
potem o Imperium Rzymskim, potem o kampanii wschodnioindyjskiej połowa XVII wieku, potem koniec kolonizacji, której właśnie jesteśmy świadkiem, ponieważ Imperium Brytyjskie właśnie się kończy na naszych oczach, no i na przykład ekonomia wzrostu, o której mówiła Dominika. Czyli wiele końców jest. Pawle, i niestety w maju, no co ty kochany, mamy dzisiaj Pankracego, jutro jest Serwacy, Bonifacy i święta i zimna Zośka. Wszyscy wiedzą, że mamy ogrodników i że mamy przymrozki, kiedy oni są. Więc proszę Państwa, 75 lat mamy bez wojny. I jeżeli mówimy o tym, to jest naprawdę ogromna nasza zasługa, naszej cywilizacji. Oczywiście technologia tutaj nam bardzo pomogła, Ola również mówiła i tutaj reprezentuje również sztuczną inteligencję. Lecz sztuczna inteligencja również jak mężczyzna jest bardzo racjonalna. Potrzebujemy cyfr, faktów, Excelka, bo inaczej nie podejmiemy żadnej decyzji. I tutaj, proszę Państwa, jeżeli mówimy o tej zmysłowości, racjonalności, mówimy o dotyku, wzroku, smaku, woniu, czyli po prostu o instynktach zwierzęcych. Ale co się stało, że przez ostatnie parę ładnych lat zaczęliśmy mówić o zupełnie innej potrzebie, o tej kognicystycznej i o tej egzystencjalnej, czyli o zmysłu poczucia siebie, poczucia myśli, poczucia mowy, poczucia zmysłu słuchania, balansu, ruchu i tak dalej, i tak dalej. Czyli to właściwie dochodzi do mnie właściwie cała mama. Moja mama i ten ojciec racjonalny i matka, która zupełnie uczyła mnie innych rzeczy, bo mama ma zupełnie inną funkcję społeczną, bo matka sprząta. I to jest dokładnie moment kobiet. To nie jest przez przypadek, że my jesteśmy za, bo my teraz będziemy sprzątać. Koniec białego mężczyzny, początek wszystkich kolorów kobiet. I świat sprzątania będzie trudny. Już widać w tej chwili nasza służba zdrowia to prawie 99% kobiet. Uwijają się jak pszczółki. Są zdyscyplinowane i robią wszystko, co tylko można. I cała nauka kończąca się cała na A, antropologia, literatura, sztuka, filozofia, psychologia, wszystko teraz nagle kwitnie. Noblistka też na A. I mamy nawet wirus na A, czyli koronę. No właśnie. Jeżeli mówimy o tym, bo proszę tutaj nie mówić tutaj prezeska czy profesorka, bo jeżeli mówimy prezeska i profesorka, to z drugiej strony mamy prezeska i profesorka. Czyli mamy, jest prezes, jest prezeska i prezesek, jest profesor, jest profesorka i profesorek. Czyli kern zostaje bez zmian. Czyli tak jak prezesek mówił, tak jak profesorek wspomniał i tak jak prorektorek również to coś powiedział. Czyli w tym momencie ja mówię o tym, co się zmienia, szacunek. Szacunek, prorektorku, szacunek. Ponieważ szacunek to jest bardzo ważna rzecz. I tutaj o szacunku mowa. Przepiękna książka zrobiła na mnie wrażenie, Becoming Michelle Obama. Może oczywiście nudna dla panów, ale dla mnie interesująca, bo będąc dziewczyną ze wschodniego bloku na zachodzie, wiem, co to znaczy być innym i kolorowym ptakiem. Książka jest ciepła, mądra, odkrywcza i przepisana przez bardzo silną kobietę. O silnej kobiecie mówiąc, mamy tylko 33 kobiety chief executive na Fortune 500. Mamy Mary Barry, General Motors, General Metti, IBM, mamy Safari Katz, Oracle Corporation, Catherine Hertz, Indra Nooyi, PepsiCo i na szczęście mamy Dominikę. Więc tutaj jest jeszcze dużo do zrobienia. Mamy 500 do zapełnienia. Uważam, że świat po zarazie, proszę Państwa, potąd będzie za 10 albo 20 lat. My jesteśmy w trakcie zarazi, bo to się dopiero oceni z perspektywy. Czyli transformacja będzie trwała długo. Te wszystkie procesy wsiowienia miast, systemu ekonomii do nuta, satysfakcji interesariuszy, zmiany od konsumpcjonizmu do kontrybucjonizmu będą jeszcze długie i długotrwałe. A najważniejsze, a właściwie na szczęście, nie każda firma musi przetrwać. Czyli w tym momencie z popiołów narodzi się nowy Feliks
No właśnie. I ty, Felix, jako ten nowy, prawda, męski, niestety musi zostać zdegradowany. Bo tak jak te degradacje ostatnie tego całego nowej choroby cywilizacyjnej, burnout, było jak wracasz, to już jesteś inny. Musisz zaakceptować inną pozycję. Jest to inna, to jest relatywizować, weryfikować. Musisz zaakceptować, ponieważ świat, który prawdopodobnie... The world we found is better than the world we left behind. Czyli uważam, że przechodzimy na zupełnie inne zmysły. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, Zuzanna Skalska. Wiecie Państwo, czego najbardziej brakuje w tej... Profesor przed chwilą mówił o tym, że te kontakty osobiste, one zawsze będą miały swoją wartość. Najbardziej nam brakuje tym, co się dzisiaj odbywa, prawdziwych braw, które są jednak taką dużą motywacją dla mówców. Będziemy musieli się... Ja mogę poproskać. Zatroszczyć następnym razem. Następnym razem musimy się o to zatroszczyć. Pan Piotr Felkel po stronie przeciwnej, tej męskiej, przypadkowo. 6 minut, panie Piotrze. Cieszę się, że po Zuzi, bo gdybym stał się obiektem jej ataku, to bym pewnie nie usiedział spokojnie. Robię bardzo wiele, żeby być po przeciwnej stronie, czyli wśród ludzi, którzy zrobią wszystko, aby świat był lepszy później, po epidemii i w trakcie. Ale będę bronił dzisiaj tezy, że będzie dużo gorzej. Uważam, że jest 1000 powodów, dla których pandemia zmieni nas w złą stronę. Między innymi uważam tak dlatego, że mamy wszyscy świadomość, że przeszkody, trudności, komplikacje wzmacniają nas, ale tylko pod warunkiem, że jesteśmy sami silni. Przyglądając się dzisiejszemu społeczeństwu i temu, w jakim miejscu jesteśmy, nie możemy zapomnieć o tym, że po pierwsze jesteśmy w erze zwycięstwa lęku. Od edukacji, od momentu, w którym w szkole i w rodzinie uczymy dzieci, mobilizujemy dzieci strachem, poprzez cały system korporacyjnych zachowań, w których lęk przed szefem, mobilizacja strachem dominuje, wychowaliśmy całe pokolenie osób, które są podatne na strach i pandemia zwiększa lęk. W efekcie oni bardzo chętnie oddadzą resztki wolności w zamian za deklarację bezpieczniejszego świata i będziemy uciekać od pandemii w kierunku izolacja, zamykanie się. Wprowadzimy ultrafioletowe lampy, żeby odgrodzić się od bakterii i zagrożenia, zapominając o tym, że jesteśmy częścią większego świata i że ta izolacja od rzeczywistości i izolacja od przyrody, izolacja od bakterii i grzybów doprowadzi do naszego upadku. Z innej strony przeżywamy też rozkwit i dominację kłamstwa. Walcząc o prawa do wolności słowa, otworzyliśmy demokrację dla kłamstw i dla wypowiedzi pozbawionych wartości. Nie ma kary za kłamanie publiczne. Można w mediach rozpowszechniać dowolne kłamstwa. Z innej strony nauka przestała być jedynym źródłem wiedzy. Dzisiaj można rozpowszechniać dowolne teorie, ośmieszać wypowiedzi ekspertów. Ewidentnie wiara w cuda wypiera wiedzę i coraz mniej posługujemy się ekspercką wiedzą w podejmowaniu kluczowych decyzji. Z innej perspektywy bardzo ważnym elementem demokracji zawsze były autorytety, ponieważ demokracja to nie tylko prawo do głosowania, ale to też potrzeba posiadania kogoś, kto wskazuje kierunek zmian. Zrobiliśmy w ostatnich latach wszystko, żeby ośmieszyć najważniejsze autorytety. I społeczeństwo w efekcie jest całkowicie zagubione. Co gorsza, prorocy, którzy kiedyś byli gotowi oddać życie za to, żeby ludziom żyło się lepiej, zostali zamienieni przez kapłanów, którzy szukają sposobu na to, jak się lepiej samemu rządzić na koszt swoich wyznawców. Z innej perspektywy, mężowie stanów, których pamiętamy z młodości, zostali zastąpieni przez krótkowzrocznych polityków, którzy zabiegają właściwie tylko o to, żeby mieć więcej władzy, żeby żyło im się lepiej,
a jeżeli w ogóle interesuje ich coś, to tylko najbliżsi kumple z ugrupowania. Z innej perspektywy w pogoni za słuchalnością, za odbiorcami media też poszły drogą tego, żeby zamienić swoją rolę lidera zmian, która pozwala ludziom wyznaczyć nowe, ambitne zadania. Przestali być takimi przewodnikami na wysokie szczyty, a stali się raczej konsumentami ludzkich słabości i szukają popularności w prymitywnych gestach. Światem w efekcie dzisiaj rządzi nienawiść, chciwość i arogancka ignorancja. Pandemia daje alibi i preteksty do tego, żeby zachowywać się podle. W sumie uważam, że ludzie wspaniali, będą lepsi, ale niestety ogromna część ludzi słabych, ludzi złych będzie miała tysiące powodów, żeby zachowywać się jeszcze gorzej. Ponieważ jest jasne, że kontakt, że jesteśmy tym, kim są nasi najbliżsi przyjaciele i osoby, z którymi się często spotykamy, to w efekcie spowoduje, że wejście w świat wirtualny, w codzienny kontakt z naszymi laptopami, komputerami, zamieni nas powoli w takie cyfrowe robociki. Nasze myślenie stanie się jeszcze bardziej mechaniczne. Nie zbudowaliśmy też pomysłu na to, jak może wyglądać świat w sytuacji, kiedy wygasa kapitalizm. Nie ma pomysłu na to, jak budować szczęście i dobrobyt społeczeństwa, w którym spada PKB. Umiemy tylko funkcjonować według zasady, że konsumpcja stale musi rosnąć. Nie umiemy przyjąć za dobre rozwiązania, że lepsze życie polega na tym, aby odrzucić wszystko, co zbędne. Politycy będą robić wszystko, żeby wychodzić z pandemii starymi szlakami, czyli będą próbowali dosypać gotówki, kasy, żeby poprawić konsumpcję, żeby ułatwić kredytowanie. Wszystkie te zaniedbania intelektualne, dopuszczenie kłamstwa, utrata autorytetów powodują, że staliśmy się coraz mniej odporni na komplikacje. Z jednej strony. Tak? Bardzo dziękuję. 6 minut minęło. Jeśli pan ma jeszcze refleksje, którymi pan chciałby się z nami podzielić, to będzie na to czas. Właśnie rozpoczynamy tę drugą część naszej debaty. Mamy za sobą główne wystąpienia. Zachęcam wszystkich państwa, którzy nas w tej chwili oglądają, do tego, żeby dołożyć się do tej dyskusji, zadać pytania albo wygłosić jakiś swój komentarz. W tej chwili w komentarzu pod naszą transmisją znaleźli państwo link do tego, jak trafić do tych pokoi, które tutaj pokazują nas w okienkach. Państwo też mogą się tutaj znaleźć. Ale znalazłem też takie pytanie jeszcze do państwa, zanim poproszę Lożę Mędrców o swoje refleksje, bo jest jeszcze trzecia strona, która byłaby w opozycji zarówno do tych, którzy są optymistami, jak i tych, którzy są pesymistami. Basia Zych pisze tak. Proszę państwa, a gdyby tak nic się nie zmieniło, wszyscy zapomnimy o tym wirusie i zamknięciu w domach za jakiś czas, wrócimy do konsumpcji, starych nawyków, dewastacji klimatu, śmieci w lasach, pięknych biur i brzydkich szkół. Myślicie państwo, i to już jest, rzucam temat do luźnej dyskusji, jeśli ktoś będzie miał ochotę, myślicie państwo, że jest taka opcja, że po krótkim szoku, który teraz przeżywamy, nie zmieni się kompletnie nic? To ja bym, mogę? Bardzo proszę, Aleksandra, tylko bardzo króciutko. No to nie jest stanowisko, które jest w sprzeczności do za albo przeciw. To jest zdecydowanie stanowisko, które mówi, że świat nie będzie nijak lepszy po prostu, że raczej będzie gorszy. Natomiast ja z tą opinią, że się niewiele zmieni i nie będzie żadnej nowej normalności, tylko będzie stara normalność, która powróci, się rzeczywiście stykam. Tylko że musimy wziąć tutaj pod uwagę jedną rzecz. Unikajmy trochę boomerstwa, przepraszam, że to powiem, ale strasznie podchodzimy do tego wszystkiego tak, jakby generacje, które teraz gdzieś tam, powiedzmy, są u steru, kształtowały paradygmaty jutra. Tak chyba nie jest. To znaczy, wydaje mi się, że bardzo wiele lęków osób
w kwiecie wieku i tak dalej, nie jest koniecznie obecna wcale u młodych ludzi. Ja mam bardzo duży kontakt ze studentami swoimi, jakby czuję, że jesteśmy w trochę innym punkcie, ale też staram się bardzo mocno w nich wsłuchiwać i na przykład oni niespecjalnie są ludźmi, którzy, tak jak pan profesor Felkel powiedział, są albo byli rządzeni strachem. Oni w ogóle nie mają doświadczenia jakiejś organizacji, które ich do czegokolwiek przymuszały. Mają kompletnie inne podejście do tego. Oni się nie wychowywali w kulturze lęku i strachu. Wychowywali się w zupełnie innej kulturze, inaczej myślą w związku z tym i o technologiach, i o organizacji społeczeństwa i tak dalej. I wydaje mi się, że też niespecjalnie wierzą w cuda. To znaczy nie są też jakby w swoich postawach osobami, które są jakoś przesadnie zabobonne. Po prostu mają własne, zupełnie inne ścieżki. I dla nich też nie jest tak, że kontakt online to jest jakiś bardzo słaby suplement albo coś, co jakoś jest komplementarne wobec życia offline, tylko to jest po prostu paralelne w jakiś sposób. Ja bym ich za to nie oceniała negatywnie. To jest po prostu zupełnie inna rzeczywistość, która się otwiera, więc nic nie będzie takie samo, nawet niezależnie od koronawirusa, chociaż ja uważam, że akurat on zostawi swój imprint na przyszłości. Natomiast no, pamiętajmy, że w tym kryzysie biorą udział w sposób świadomy też 20-latkowie, 15-latkowie, 10-latkowie i tak dalej. Naprawdę. A ja mam 7-letnią córkę, która uważam, że też świadomie bierze w tym wszystkim udział. I to są zupełnie inni ludzie. Dziękuję bardzo. Aleksandra Przegalińska. Chciałem też Państwu powiedzieć, że już, panie profesorze, widzę, chciałem Państwu też powiedzieć, że już od teraz uruchamiamy ponowne głosowanie, które będzie trwało no jeszcze przez kilka minut do zakończenia tej naszej debaty. Ciekawy jestem, czy te 54, jeśli dobrze pamiętam, procent za zmieni się. To będziemy zaraz obserwować, jak to głosowanie będzie przebiegać. Rozpoczynamy je właśnie teraz. Pan profesor Golik się zgłaszał. Bardzo proszę. Tak, ja w zasadzie też chciałem nawiązać do tego, do tej trzeciej odpowiedzi, która nie jest trzecią odpowiedzią, ponieważ oczywiście, i to w zasadzie też przynajmniej to starałem się przekazać w mojej wypowiedzi, to, że nic się nie zmieni, oznacza coraz szybszą zmianę na gorsze. I wspaniale jest, patrząc na studentki i studentów elitarnych uczelni, z którymi Aleksandra ma do czynienia, myśleć o tym, że nie popełnią oni błędów boomerów i wcześniejszych pokoleń, ale pamiętajmy o tym, że ta grupa niekoniecznie może być reprezentatywna dla większości świata. A liczenie też na to, że przyjdą kolejne pokolenia i posprzątają za nas ten cały bałagan, czy też to, jak chciała Zuzanna, będą kobiety, które posprzątają po białych mężczyznach, czy też to będą piękni 20-letni z zajęć prowadzonych przez Aleksandrę, my, proszę Państwa, na to zwyczajnie już nie mamy czasu. Zegar katastrofy klimatycznej nie spowolni go koronawirus, nie spowolni go to, że gdzieś tam dobrzy ludzie fabrykują na drukarkach 3D przyłbice dla medyków. Widzę sytuację, co mogłoby go spowolnić. I ostatnie słowo w komentarzu do tej dyskusji dotyczącej klimatu i pogody. Oczywiście ja doskonale wiem, że połowa maja to jest czas, kiedy ochłodzenia w naszej strefie klimatycznej. Natomiast mam też w tej chwili przed sobą, ja nie będę może się tutaj bawił w udostępnianie ekranu wszystkim, ale mam przed sobą świeżutką publikację z 30 marca z PNAS, pokazującą, jak od końca lat 50. do czasu obecnego ryzyko wiosennych przymrozków w Europie i w Azji bardzo znacząco wzrosło na skutek zmian klimatycznych. Więc ja naprawdę nie mam tutaj na myśli czegoś, co każdy ogrodnik od pokoleń wie, tylko obserwowalne i mierzalne zmiany. Ten świat już jest gorszy. Przed epidemią mieliśmy świat, w którym mieliśmy tętniące życiem bagna biebrzańskie. To mamy teraz... Musimy dalej, ale jeszcze być może wrócimy do tego. Chciałem zacytować
opinię jednej z naszych widzek. Agnieszka Leończuk pisze, jak ma być lepiej, zadając takie retoryczne pytanie. Jeśli edukacja została cofnięta do XIX wieku, a teraz jest w dużej mierze fikcją, jak ma być lepiej, jeśli w izolacji oddajemy wolność i resztki demokracji? Jak ma być lepiej bez poczucia bezpieczeństwa i stabilizacji? Ludzie to relacje, dzieci i młodzież nie zbudują ich w izolacji. Optymizm można znaleźć w swojej małej bańce, a poza nią jest chaos. To głos Agnieszki Leończuk i widziałem wcześniej, że zgłaszał się pan Piotr Felkel, tak? Tak, bardzo proszę pani profesor. Ja tylko musi pan włączyć mikrofon. Tylko zareagować troszkę na tą apoteozę młodzieży. Ja również jestem często zachwycony tym, jakich mamy wspaniałych studentów, ale nie wolno zapominać, że jest też taki, są też dane o tym, że społeczeństwo to nie tylko oni. Jeżeli 50% Amerykanów nie potrafi na mapie wskazać Nowego Jorku albo powiedzieć, kto zrzucił pierwszą bombę atomową, to pokazuje tylko, z jakim problemem się borykamy po stronie intelektualne kompetencje mas i całego społeczeństwa. Dlatego ta utrata autorytetu i wiary w autorytety, dopuszczenie też kłamstwa do powszechnego rozpowszechniania w mediach powoduje, że żeglujemy w stronę przeciwną niż to, co byśmy chcieli wspólnie uznać za dobry cel. Dziękuję bardzo. Ja jeszcze do tych szkół, bo myśmy nigdy nie wyszli z XIX-wiecznej szkoły, więc nie bardzo rozumiem tej tezy. Cały czas tkwimy w XIX wieku, a tym bardziej jeszcze gorzej. Uczą nas profesorowie, którzy doktoraty robili w latach 60. i 70., czyli co tutaj mówić o autorytetach. No. Więc w tym momencie jest tylko parę szkół na świecie, bo w tym momencie przyjmuje Dominiko świat, jest tylko parę szkół na świecie, które ten paradygmat edukacji urwało i w jaki sposób stara się kompletnie inaczej tą edukację prowadzić. Więc w XIX wieku tkwimy, a dobrobyt niestety był tylko i wyłącznie sztucznością, był rodzajem scenografii teatralnej, ponieważ byliśmy wszyscy na pożyczkach. No nie zabrzmiało to bardzo optymistycznie. No proszę tak. Państwa, zróbmy eksperyment, ponieważ mamy 13-12 w tej chwili osób, które zapisały się do listy. Wyobrażam sobie, że to są te osoby, które mogłyby się chcieć wypowiedzieć. Nie jesteśmy w stanie wszystkim tego umożliwić z powodu czasu, ale na samej górze jest Ewa Sowińska, która jest z nami. Być może zechce do nas dołączyć. Ewa, czy ty nas widzisz, czy ty nas słyszysz, bo właśnie cię dołączyliśmy. Halo, halo. O, jest. Ty mnie? Tak, widzimy. Tak, słyszę. Cześć, witam was z Gdańska. Więc albo pytanie, albo swoją refleksję. Czas jest twój, 2 minuty. Refleksja. Chciałam powiedzieć, że całym sercem jestem po stronie grupy, która jest za, bo moim zdaniem te argumenty, które pokazywały przeciw, były ciągle czerpane z doświadczeń czegoś, co było, a my zakładamy, że ten koronawirus nas zatrzymał i spowoduje, że do starych rzeczy podejdziemy w nowy sposób i na nowo wiele rzeczy zdefiniujemy. W dyskusjach pojawiło się dużo takich i na czacie, że świat może nie będzie lepszy, ale będą lepsi ludzie. Moim zdaniem, jeżeli będą lepsi ludzie, to świat będzie lepszy. Bardzo ci dziękuję, Ewa. Czy rozumiem, że żadnego pytania nie chcesz konkretnej osobie zadać? Ale... Dziękuję, tak. Dołączyłam do głosu. Ale bardzo się cieszymy, że do nas dołączyłaś. Bardzo się cieszę, że jesteście. Czy ktoś z państwa chciałby skomentować to krótkie wystąpienie, tę krótką refleksję? Ja bym powiedziała tylko jedną rzecz, że oczywiście taki reżim dyskusji to jest bardzo trudna rzecz, ale jakby też troszeczkę trudno rozmawiać o absolutnie wszystkim, tak? Znaczy mówimy, że gorzej niż teraz jest, to jeszcze nie było. Ja mam wątpliwość co do takich stwierdzeń generalnie, znaczy, że nigdy ludzie nie byli tak durni, jak są teraz, albo że Amerykanie teraz akurat nie są w stanie wskazać Wichita czy Kansas. To rozumiem, że do mnie mówię, że 20 lat temu byli. No, raczej dane edukacyjne, niezależnie od tego, że możemy oczywiście mówić, że edukacja jest zdecydowanie niedoskonała, ja się pod tym podpiszę w 100%, mówią raczej o tym, że ludzie co do zasady wiedzą więcej. Oczywiście rozszerzają się i rozprzestrzeniają teorie spiskowe, internet umożliwił bardzo szeroką debatę i jakby rozmaite ruchy,
co do których ja też bym miała sporo do powiedzenia i co do tego, jakby jak należałoby z nimi rozmawiać, żeby wyprowadzać, że tak powiem, z pewnych jakichś takich zabobonów i tak dalej, ale mówienie, znaczy odnoszenie się do tego, że było jakoś naprawdę fenomenalnie, a teraz jest jakoś strasznie źle, jest, powiem szczerze, że dla mnie no niezrozumiałe po prostu. Znaczy ja nie wiem, skąd to się bierze. Kiedy było tak wspaniale, kiedy była ta złota era, w czasie której autorytety były szanowane, a ludzie mieli generalnie wysoki poziom edukacji i rozumiem, że nie rozmawiamy tutaj o Polsce, tylko szeroko. Kropka. Pan Piotr Falken. W sumie nie rozmawiamy o naszych intencjach i nie rozmawiamy nawet o tym, po jakiej stronie w rzeczywistości się opowiadamy i co robimy, żeby zmienić świat na lepszy. Próbujemy oszacować, jak pandemia, zamknięcie ludzi na wiele tygodni w domach, a bardzo możliwe, że na wiele kwartałów izolacja, i jak się przełoży na kwestie gospodarcze, na to, ilu będzie bezrobotnych, jakie pojawią się nowe emocje, co się stanie z naszymi różnymi przekonaniami. Trudno znaleźć jakiekolwiek racjonalne przyczyny, dla których ta katastrofa może dokonać radykalnej zmiany na lepsze, ponieważ stoimy na tych korzeniach, które są podcięte. Gdybyśmy byli w cywilizacji, która stawia na wartości prawda, szczerość, szacunek dla innych ludzi, umiłowanie prawdy, brak lęku, odwaga, gotowość do zmierzenia się z koronawirusem poprzez budowanie własnej odporności, próba bycia dzielnym i tak dalej, to można by mieć nadzieję, że z tej sumy pojawi się jakiś wątek pozytywny. Natomiast jesteśmy w zupełnie przeciwnym świecie. Pojawiają się dyktatorzy, mamy najprawdopodobniej zestaw najgłupszych przywódców w Stanach, w wielu krajach europejskich. Straciliśmy mężów stanu typu de Gaulle i inni wielcy. Po prostu proszę powiedzieć, kto pani zdaniem może wziąć świat i wskazać kierunki pozytywnych zmian. Jest bardzo dużo bardzo ciekawych person na scenie politycznej krajów skandynawskich. Również premier Nowej Zelandii wskazuje bardzo ciekawe sposoby radzenia sobie i z bieżącą pandemią, i jakby polityk przyszłości. Więc ja uważam, zgadzam się tutaj zdecydowanie. Mamy nieciekawy zestaw w przynajmniej kilku kluczowych krajach, ale świat jest szerszy, szczęśliwie, niż te kraje. Może nie w nich trzeba szukać w tej chwili inspiracji, tylko w innych. Bardzo dziękuję. Proszę Państwa, no, rozmawiamy już do ponad godzinę dobrą. Jest moment, kiedy powoli będziemy zmierzać do konkluzji, to jeszcze nie jest koniec tej debaty, ale na tej debacie od początku przysłuchują się pani profesor Magdalena Fikus i pan profesor Piotr Płoszajski i też jestem ciekawy ich refleksji, a być może pytań, które mają do uczestników każdej ze stron. Pani profesor Fikus. Dziękuję bardzo. Ja mam taki kłopot, ponieważ ja osobiście, wchodząc w tę dyskusję, jestem po stronie panów, a nie pań. Symbolicznie powiem, po prostu wydaje mi się, że będzie gorzej. Wydaje mi się, że będzie gorzej również z powodów, o których mówił Paweł Golik. To znaczy, że my ludzie jesteśmy ukształtowani biologicznie przez 6 milionów lat, biologicznie właściwie wciąż tacy sami, a idziemy zdecydowanie do coraz trudniejszego świata. I problem polega na tym, że jest nas za dużo na tę jedną skałę, której się uczepiliśmy i nie umiemy z tego wyjść. Nie umiemy z tego wyjść, ponieważ marzymy o tym, żeby wrócić do poprzedniego tempa rozwoju, żeby znowu PKB rosło, co roku po 5% przynajmniej, i to będzie właśnie to. No więc sposób myślenia tego zwierzęcia uczepionego skały, przepraszam, mi się to po prostu spodobało, to porównanie, sposób myślenia, on się niewiele zmienia, ponieważ mamy wciąż te same geny, czyli fizjologię, mamy tę samą, prawie tę samą, co miał szympans 6 miliardów lat temu, znaczy przodek szympansa. Jednym słowem, a w dziedzinie, która mnie, czyli ja niestety jestem bardziej przekonana przez mówców, bo to powinniśmy powiedzieć jako ci mędrcy. Otóż jednocześnie z własnych doświadczeń no, martwię się bardzo tym, że myśleliśmy, że nauka, a w szczególności nauka
biologiczna, nauki medyczne, że te nauki nareszcie zostaną docenione, że ci wielcy tego świata, którzy decydują o przyznaniu pieniędzy, że oni, bo bez pieniędzy nie ma nauki, że oni zobaczyli w tej chwili, że na nauce, na rozwoju nauki opiera się to wszystko, co w tej chwili wiemy o tym wirusie. Jednocześnie nie mam specjalnie złudzeń, że jeżeli pójdzie wszystko w stronę recesji 5-procentowej, 10, niektórzy mówią 20-procentowej, to że na naukę się zwiększy nakład. No w związku z tym myślę, że jedyna nadzieja nauki to jest komercjalizacja, która nas męczy bardzo przez ostatnie 50 lat, ponieważ dyktują warunki no, wielkie komercyjne firmy, którym się opłaca inwestować w określone działy nauki. Jednym słowem, no niestety wydaje mi się, znaczy ja zostałam bardziej przekonana przez pesymistów z wielkim smutkiem, ponieważ panie były bardzo, no, bardzo przekonujące i z wielkim temperamentem. Zostaję z panami. Pani profesor, jeszcze poproszę za chwilę pana profesora o komentarz, ale zanim profesorze, to jeszcze zgłosiła się kolejna osoba, która chciała się wypowiedzieć spośród naszych widzów. Kasia Wierzbowska próbuje się odznaczyć. Kasiu, czy ty nas widzisz, słyszysz, ale kiedy ja patrzę na swój ekran, to ciebie już widzę, tylko że jeszcze ciągle nie słyszę. Czy ty jakoś próbujesz się do nas dostać? No, widzę, że nie bardzo jesteśmy w stanie. No, jeśli ci się uda, to chętnie twój głos wykorzystamy. Tymczasem jeszcze chciałbym zacytować Dorotę Dudzińską ze swoim komentarzem, tym razem już z Facebooka. Aktualna zmiana postępowania ludzi wynika, pisze pani Dorota Dudzińska, z reakcji na kryzys. Bez tytułowej zarazy nie nastąpiłby wzrost motywacji do chociażby większej dbałości o higienę czy przyspieszenia projektowania i wprowadzania działań profilaktycznych. Oznacza to, że zachowaniami ludzi kieruje motywacja zewnętrzna, a zmiana wartości powinna być powodowana wewnętrznymi impulsami. Stąd uważam, że aktualna zmiana zachowania nie wiąże się z trwałą zmianą ludzkich postaw i wartości. Tak uważa pani Dorota Dudzińska, a Kasia Wierzbowska cały czas być może próbuje się do nas dostać, ale no, zapraszamy ją i wpuszczamy, ale zdaje się, że czegoś tam brakuje obrazu i dźwięku jeszcze ciągle. To jest zasadnicza trudność. Panie profesorze, profesor Piotr Płoszajski, pańskie refleksje, pańskie znaki zapytania i pańskie konkluzje z tej bardzo szerokiej debaty i szerokiego zakresu tematów. Więc ja mam pewien dysonans poznawczy, bo z jednej strony chciałem powiedzieć pani Zuzie, że doktorat robiłem w 76 roku, z czego wynika, że zaproszeniem jako mędrca tutaj jest troszeczkę podejrzanym. No, ja w ogóle nie znoszę debat oksfordzkich, chciałem powiedzieć. One są kompletnie bez sensu, ponieważ i ja bardzo współczuję uczestnikom tej debaty również, tak jak wszystkich debat. Bo was się postawiło w takiej roli, kiedy trzeba powiedzieć coś za albo coś przeciw, w świecie, który nigdy taki nie jest zero-jedynkowy. Więc ja wierzę głęboko, szczególnie po tym, co usłyszałem od paru osób, że jednak myślicie trochę inaczej, że macie też refleksje skierowane w drugą stronę. No ale ponieważ was przypisano do tej roli, no to tak jest. Otóż ja tylko debata, to jak ja sobie przypominam, bardzo wielu tych debat, bardzo wiele ich prowadziłem, ona służy jako ćwiczenie dla studentów w przemawianiu, no, i w argumentowaniu. No to jest tak, jak pamiętacie, Bolero Ravela też było zrobione jako ćwiczenie orkiestracji. Czyli, ale to się może zmienić w arcydzieło, więc ja tutaj dzisiaj usłyszałem dwa różne arcydzieła wykonywane w ramach ćwiczeń, kompletnie bez sensu. Na pytanie, które jest pozbawienie jakiekolwiek ładu i składu. Znaczy ja się współczuję, ja nie chciałbym siedzieć w tej debacie i odpowiadać na pytanie, czy świat będzie lepszy, nie wiedząc dla kogo, co to znaczy lepszy, że co lepszy. Także zrobiliście państwo, co mogliście. Ja uważam, że to jest ostatnia debata, w której biorę udział, bo naprawdę musiałbym powiedzieć taki sam wstęp. I teraz mnie niestety, ja ostatnio popełniłem takie dwa kawałki, które być może do państwa jakoś tam, do części z państwa dotarły. W każdym razie one
są dokładnie na temat tej pandemii. Jedno to jest moralitet na motywach koronawirusa i drugie samotne lotniskowie. Ogromne miały respons. I one są dokładnie o tym, ale mnie też przekonali bardziej i zresztą tam widać też ten mój pesymizm. Natomiast argumenty, jakie dziewczyny używają, przepraszam, panie urodzone oczywiście po 76 roku, więc mądrzejsze z natury, używały tutaj, no są, prawda, no Dominiko, wiesz, że cię kocham, także cokolwiek teraz powiem, to no, ten rozumienie świata jako naszego świata, no to jest trochę, no to, o czym rozmawiam, o 2 miliardach ludzi. A pozostałe 6, przepraszam, co to jest? Znaczy, to jest znowu dla kogo lepszy i co to znaczy lepszy? No? Więcej technologii, mówisz, Dominiko, ja cię rozumiem, bo jesteś największą szefową od technologii w tej części świata, że im więcej technologii, tym lepiej. Zresztą Ola mówi tak samo. No to znowu jest za tych 2 miliardach, no, że będzie oparty na wartościach. Pytam się, jakich? Wszyscy ci, również ci, którzy robią szkodę, posługują się wartościami, więc to nie jest tak, że samo słowo wartość jest pozytywne, prawda? No niezwykle, wróćmy jeszcze do Oli. Ja pewnie nawet wcześniej, z racji wieku, byłem entuzjastą sztucznej inteligencji i technologii. Właściwie całe życie spędzam opowiadając ludziom o tym, że jaka ważna jest technologia i sztuczna inteligencja. No ale pani profesor, no ja wszystko rozumiem, ale czy pani się nie zgodzi, że 3/4 najtęższych umysłów na świecie od sieci neuronowych i sztucznej inteligencji zajmuje się tym, żeby lepiej sprzedawać nam różne towary i lepiej targetować? Znaczy, to taka moja jest estymacja. 3/4 tych genialnych ludzi pisze programy, które mają lepiej sprzedawać. A tylko 1/4 robi to, o czym pani profesor Aleksandra mówi, mianowicie te zdrowie i tak dalej. Teraz optymizm młodych ludzi. No ja być może nie pracuję na takiej elitarnej uczelni jak Ola, no ale też się spotykam z młodymi ludźmi. I też widzę, jacy oni są optymistyczni. Chciałem powiedzieć wszak, że ludziom, którzy się urodzili przed 76 rokiem, są tacy ciągle, że moje pokolenie też było optymistyczne. No taka jest natura młodych ludzi. I potem oni stają się pesymistami. Potem nabierają najgorszych cech swoich rodziców, których potępiali za te cechy wtedy, kiedy sami byli młodzi. No. I niestety wstrząsnęła mnie pani Zuza. No naprawdę, Zuza, myśmy kiedyś brali udział w jakimś panelu, ja uwielbiałem to. I zresztą dzisiaj też to cenię, no bo to mnie, jak widać, podekscytowało intelektualnie. Ale to, co pani powiedziała, od czego pani zaczęła, to jest tragedia. Znaczy sformułowanie końców było już wiele. I przytoczenie różnych niby końców z historii. To jest taka teza, z którą ja teraz właśnie bardzo polemizuję. Taka postawa typu oj tam. Znaczy każde zagrożenie można sprowadzić do oj tam. Ja bym chciał, żeby pani żyła w czasach Majów i powiedziała im, jak oni się właśnie kończyli, że mieliśmy już tutaj dużo kryzysów, no ale oj tam, jakoś sobie poradzimy. Otóż to jest niezwykle szkodliwe podejście, ponieważ ono relatywizuje, czy ono osłabia to, co się dzieje w tej chwili w świecie. Znaczy ja w całości się zgadzam ze wszystkimi tymi, w dużej części w każdym razie, a najbardziej ja słuchałem z uwielbieniem pana Piotra, ponieważ ja dokładnie tak samo myślę jak pan. Znaczy myślę, że największe, że to, co nam przeszkodzi w przyszłości, w tym, żeby było lepiej, to jest to, żeśmy doprowadzili do kompletnego zaniku autorytetów. I teraz odpowiem Oli. To nie jest tak, że kiedyś był złoty wiek wiedzy. A to jest tak, że ja teraz właśnie piszę taki tekst, który ma tytuł 2x2 równa się około 4. Właśnie jako trzeci tam w tym tryptyku o kryzysie wiedzy w czasach oświecenia. Pani profesor Aleksandro, myśmy mieli różne okresy w życiu. Mamy teraz
najbardziej wykształcone społeczeństwo w historii Homo sapiens. Profesorze, zbierzajmy do konkluzji powoli już. To jest problem. Znaczy problem jest taki, że w społeczeństwie, które jest najbardziej wykształcone, mamy ogromną falę głupot. No to, znaczy to jest, dla mnie to jest pewien problem. I to no, źle rokuje. Dziękuję, to była konkluzja. Tak, to mam jeszcze do pana ostatnie pytanie. Świat będzie lepszy, czy nie będzie lepszy? No tu z moją drugą mądrą w loży profesor się zgadza. Ja ciągle piszę o tym ostatnio właśnie, o tym, że jesteśmy uwarunkowani biologicznie. I chciałem tylko determinizm przejął kontrolę nad naszą dyskusją. Był już kiedyś taki homo, który się nazywał Erectus. Erectus żył 1 200 000 lat. Bez sztucznej inteligencji, bez technologii specjalnej. My żyjemy dopiero 300 000. I jak za 1 000 000 lat Państwu powiem, która wersja rozwoju jest lepsza. Czy tamta, czy ta nasza, jeżeli przez ten czas. Ale chcę dobrze powiedzieć, że jest niewykluczone, że pochodzimy od Erectusa również. Ale rzeczywiście. Nie, czytam też wszystkie. Kaliposta biologa. Nawet na tych ziemiach polskich ostatnio czytałam, że są takie miejsca, gdzie żył Erectus 500 000 lat temu. Więc... Ale żeby był 1 200 000 lat. Ja wiem, nie, to wiem. I musiał jakoś zginąć z jakichś powodów. Proszę Państwa, my powoli już zmierzamy do końca. Oczywiście, że rolą debaty oksfordzkiej, ja nie chcę w tej chwili brać, już widzę te zgłaszające się jeszcze ręce do góry, formuły debaty oksfordzkiej. Rolą tych naszych spotkań, które dzisiaj inicjujemy, a od wielu lat już prowadzimy podczas konferencji nieodpowiedzialni, jest głównie zadawanie pytań i prowokowanie do myślenia. Często to są prowokujące tezy, one nie są sformułowane, ani nie są udokumentowane zgodnie z naukowymi standardami, a raczej ze standardami takiej popularnej dyskusji w sprawie i myślę, że wielu osobom to może po prostu otwierać głowę, a przynajmniej stawiać ich w takiej gotowości do próby zadawania sobie trudnych, czasami nieoczywistych pytań. Proszę Państwa, mamy jeszcze 10 minut na zakończenie. Widziałem, że się zgłaszał Pan Piotr i Pani Zuzanna. Nie zwróciłem uwagi, kto był pierwszy. To może Pani Zuzanna, a potem Pan Piotr, bo no, jeśli może być w tej kolejności, Pan kiedyś na początku powiedział, że bałby się występować po Zuzannie, więc chcę Pana postawić w tej trudnej sytuacji. Zuza. Ja wyjdę z punktu, zresztą dziękuję Panie Piotrze, dziękuję bardzo za końców, było wiele. Faktycznie jest to stwierdzenie, to było dla mnie zaczepne stwierdzenie, jak również stwierdzenie, które chcę również w tej chwili zaczepnie Panu powiedzieć, że nie ma jednej przyszłości. Nie ma, nie istnieje jedna przyszłość, ponieważ jest tyle przyszłości, ile nas jest, ilu nas jest, ile osób na świecie. Niektórzy również nawet mówią, że nie ma jednej teraźniejszości. Tylko absolutnie nie, bo faktycznie jest to w jakiej rzeczywistości danej jesteś, taka jest twoja rzeczywistość i taka cię otacza również osobista rzeczywistość. Więc wszystko, co mówimy, jest bardzo, staramy się być bardzo obiektywnie mówić, a tak naprawdę przyszłość jest bardzo subiektywna. I co jest dla mnie w tej chwili najważniejsze, jest to, że dyskusję, jaką prowadzimy dyskusję tak naprawdę o zwiędłych marchwiach, bo my jesteśmy, jak tu siedzimy, jesteśmy zwiędłymi marchwiami na tym targu, ponieważ ile my mamy jeszcze? Ja będę miała w przyszłym roku 50 lat, no to ja już mam z górki, tak? Jeżeli patrzymy na ZUS-owskie ocenianie życia, więc w tym momencie mówimy o przyszłości młodych ludzi, młodych generacji. I teraz pytanie jest, kto będzie, dlaczego my mamy podejmować również za nich decyzje? Ja uważam, absolutnie się tutaj z Olą zgadzam. Ja sama wykładam na wielu uczelniach i jestem, ja po prostu patrzę i widzę, jak młoda generacja, jak to również, jak Piotr zwrócił uwagę, że to jest natura młodego pokolenia. No ale jak nie natura młodego, właściwie jeżeli to jest natura młodego pokolenia, dajmy im głos, niech oni kształtują taki świat, jaki chcą, niech sobie kształtują takie przyszłości, jakie chcą. My tylko możemy się po prostu temu poddać. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Nie wiem, jak się, panie profesorze, widzę. Pan Piotr Felko, nie wiem, jak pan się odniesie do tej warzywnej metafory, no ale ciężkie zadanie przed panem. Ja Zuzę znam już bardzo wiele lat i dobrze wiem, że dla niej często ważniejsze jest to, żeby wzbudzić zainteresowanie i wywołać skandal,
niż żeby, nie daj Boże, przejść niezauważoną przez scenę. Więc stąd ta marchewka. Tutaj każde porównanie dla Zuzy jest dobre, by poruszyć słuchających. I to jest jej wielka siła i zaleta, czasami w efekcie kontrowersyjne bardzo wypowiedzi. Ja chciałem tylko powiedzieć, że w kontekście tego, co nadchodzi, z całą pewnością, i ta epidemia również to potwierdza, że decyzja, żeby możliwie jak najlepiej kształcić psychologów i psychoterapeutów, a taką decyzję realizujemy w SWPS-ie, okazuje się moim zdaniem najlepszą receptą na nadchodzącą przyszłość, bo i będziemy potrzebowali psychologów i psychoterapeutów, i jestem pewien też, że projektantów, którzy zaprojektują nowy, lepszy świat. Dziękuję bardzo. Profesor Grewiński się zgłaszał. Ja może się odniosę jeszcze do tego, no przepraszam, że będę znowu mówił jako biały mężczyzna, ale jestem białym mężczyzną, więc mam nadzieję, że pani Zuza tutaj nie będzie miała nic przeciwko, że się odzywam po raz kolejny. Natomiast chcę powiedzieć tak, no pani Zuza, pani ma jeszcze 34 lata życia, bo kobiety w Polsce żyją średnio 84 lata, więc niech pani nie przesadza, że tylko młodzież dzisiaj 20-letnia ma się wypowiadać. Ja myślę, że dla każdego jest miejsce w strukturze społecznej i nie sprowadzałbym tylko, że młodzi dzisiaj mają 20-latkowie decydować, bo oni będą decydować przez najbliższe kilkadziesiąt lat, za 10-20 lat. Natomiast myślę właśnie, że nie można zapominać o innych grupach. Jeśli my dzisiaj mamy na przykład aktywnych seniorów, tak? Mamy DJ-ki, które mają 85 lat, prawda, i puszczają muzykę na dyskotekach, więc dlaczego mamy wykluczać, tak, w partycypacji w tej strukturze społecznej ludzi, którzy są na przykład w wieku dojrzałym albo w wieku nawet senioralnym. A i druga konkluzja jest taka. Właściwie we wszystkich tych naszych głosach, proszę Państwa, była narracja o edukacji. Ja akurat reprezentuję uczelnię Korczaka, to jest pedagogiczna uczelnia. Od blisko 30 lat kształcimy nauczycieli i dopóki w Polsce nie weźmiemy się w takim, bym powiedział, modelu trochę fińskim, prawda, albo jakimś podobnym, za edukację nauczycieli, nie zwiększymy prestiżu tego zawodu, bo moim zdaniem dzisiaj najważniejsza jest edukacja wczesnego dzieciństwa. To nie studia wyższe na SWPS-ie czy na uczelni Korczaka są najważniejsze, tylko edukacja wczesnego dzieciństwa. Bo czym skorupka za młodu nasionki, tym potem są efekty. A my sprowadzamy edukację wczesnego dzieciństwa, proszę Państwa, do właściwie najsłabszej funkcji edukacyjnej dzisiaj, tak? Bo się zaczyna to od przedszkola, potem przez klasy 1-3, potem przez całą podstawówkę. I tu potrzebujemy prawdziwych profesorów, którzy zajmą się tą edukacją wczesnego dzieciństwa. To jeśli ja, można się zgłosić, przepraszam. Tak, i to będzie już ostatnia wypowiedź Aleksandra Przegalińska. Tak, bardzo to proszę. Ja bym jeszcze powiedziała jedną rzecz. Pan profesor Golik prosił. Dziękuję za możliwość wzięcia udziału rzeczywiście w tym trudnym formacie. I tak, bardzo się zgadzam z tym, co przed chwilą zostało powiedziane i w obu rzeczach, to znaczy i z kwestią edukacji, i też z kwestią generacyjną. To znaczy bardzo mi się podoba stwierdzenie o aktywnym seniorze. Nie wydaje mi się, żeby to był ten format, który jest właśnie pesymistycznie usposobiony i jakby gdzieś tam nie chce zmian, tylko właśnie eksplorujący. I uważam, że to jest pan generacyjny i zupełnie nie ma znaczenia. To jest kwestia postawy przede wszystkim. Rzeczywiście moim zdaniem boomer to jest stan umysłu, a nie wiek, nie metryka. I o tym chciałam powiedzieć. I właśnie w duchu tego też, odnosząc się do poprzednich wypowiedzi, mowa była o tym, że oj tam, nie będzie tak źle, prawda, że żebyśmy nie reprezentowali takiej banalnej postawy, ale po drugiej stronie jest właśnie taki sam banał, czyli oj tam, i tak się nic nie da zrobić. I tego bym unikała. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Jeszcze pan profesor Golik na sam koniec. Ja bym chciał tutaj się dołączyć do tego, jak widać, ponad podziałami zachwytu nad młodymi pokoleniami, z którymi mamy do czynienia, bo ja też jestem wykładowcą akademickim i też swoich studentów uwielbiam i uważam, że gdyby to oni byli przyszłością świata, to byłbym zapewne w tej debacie po zupełnie innej stronie. Mam natomiast wątpliwości, na ile są reprezentatywni. A nawiązując jeszcze do tego, żeby dać im miejsce, dać im głos, może zacznijmy od tego, żeby dać im uczciwe, stabilne, bezpieczne i zgodne z prawem i przyzwoitością warunki pracy, bo to jest to, co pokolenie 20 i 30 latków boli w tej chwili najbardziej. I to jest, proszę Państwa, prośba do tych z Państwa, którzy tutaj są liderami biznesu i mogą w tej sprawie cokolwiek zrobić. Zanim nam powiedzą, co zrobić, żeby ten świat był lepszy, dajmy im ludzkie warunki pracy, proszę Państwa. Dziękuję bardzo, proszę Państwa, nasz czas się już kończy. Bardzo dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. Mam nadzieję, że ono jednak zmuszało do jakiejś refleksji, było w jakiś sposób inspirujące, nawet jeśli pan profesor Poszański trochę uwierała go ta
ta formuła, ale a was nie? Mamy nadzieję, no mam nadzieję, że już nie będziemy teraz o formule rozmawiać, ale mam nadzieję, że ona jednak pewne korzyści naszym widzom przyniosła. Bardzo dziękuję naszym dzisiejszym mówcom: Dominika Bettman, Paweł Golik, Aleksandra Przegalińska, Mirosław Grewiński, Zuzanna Skalska i Piotr Felkel i nasza loża mędrców Magdalena Fikus i Piotr Płaszański. Bardzo Państwu dziękuję za to spotkanie dzisiejsze. To była pierwsza online'owa debata nieodpowiedzialni.pl. Dziękujemy za udział również wszystkim, którzy dzisiaj do nas pisali komentarze i chcieli do nas dołączać. Głosowanie właśnie trwa cały czas, więc ono się, wyniki tego głosowania pojawią się na stronie Facebooka tuż po tym, jak skończy się nasza debata i ją zamkniemy. Zapraszamy jednocześnie na kolejne wydarzenia, dyskusje. Zapraszamy także na portal nienieodpowiedzialni.pl, na którym znajdą Państwo mnóstwo interesujących i mam nadzieję, że też prowokujących do myślenia tekstów, podcastów, a także filmów. Na dzisiaj to wszystko. Bardzo dziękuję i do zobaczenia w kolejnym wydaniu debaty i nie tylko. Do widzenia. Dziękujemy. Dziękujemy.